O mamach i tatach. W dzień mamy od rana padał deszcz. Filip poszedł do ogrodu i zerwał bukiecik konwalii. Ślicznie pachniały, a każdy kwiatek wyglądał jak biały, krasnoludkowy dzwoneczek. Ale Filip trochę się martwił, bo przez ten deszcz kwiatki były całe mokre. A jak tu dać mamie zmoknięty bukiet? Na szczęście mama powiedziała, że to nic nie szkodzi, bo i tak konwalie od własnego synka są najpiękniejsze na świecie. A potem zabrała Filipa do kina. Teraz siedzą na miękkich fotelach i oglądają film. Przyjemnie jest tak siedzieć w ciemnym kinie, trzymać mamę za rękę i oglądać razem historię małego słonika z wielkimi uszami. Ale co to? Ktoś szarpie Filipa za koszulkę. Ojej, to choinka. Przez te konwalie i kino Filip zupełnie o niej zapomniał. Tymczasem świnka chrumka coś niewyraźnie z kieszeni kurtki. Co mówisz? Nie słyszę, szepcze Filip, bo przecież w kinie nie można mówić głośno. Ja też chcę mieć mamę, kwiczy świnka głośniej. Gdzie jest moja mama? Różowe świnki nie mają mam, odszeptuje Filip. Jak to nie mają? Kwiczy świnka. Każdy ma mamę. Ale różowe świnki nie mają, powtarza Filip. I robi mu się trochę głupio. No bo rzeczywiście, wszyscy mają mamę. I ptaszki, i kotki, i pieski, i mały hipopotam w zoo, i wielkouchy słonik na filmie. Nawet mamy mają mamy, a Halinka nie ma. Żeby mieć mamę, trzeba się najpierw urodzić. A ty się nie urodziłaś, próbuje tłumaczyć Filip. Nie? Była świnka, a jej małe, koralikowe oczka aż świecą w ciemności z przerażenia. To skąd ja się wzięłam? Ciebie wyprodukowali w fabryce. Wyje świnka i zaczyna wierzgać raciczkami. Ja nie chcę! Ja nie chcę być z fabryki! Ja nie chcę być wyprodukowana! Uspokój się, prosi Filip. Rozgląda się dookoła, czy nikt nie zauważył, co ta Halinka wyprawia. Na szczęście wszyscy siedzą wpatrzeni w ekran i żują popką. Czy jak się uspokoję, to znajdziesz dla mnie mamę? Pyta Halinka i przestaje wierzgać. Oczywiście Filip najchętniej odpowiedziałby, że tak, ale nie bardzo wie, kto mógłby być mamą pluszowej świnki, więc nic nie mówi. Oboje przez chwilę wpatrują się w ekran, na którym mały słonik zaczyna machać uszami tak mocno, aż w końcu wzbija się w powietrze. A może ty? Pyta świnka nieśmiało. Może ty będziesz moją mamą? Ja jestem chłopcem. Chłopiec nie może być mamą, protestuje zaskoczony Filip. Skoro słonie mogą latać, to ty możesz być moją mamą, upiera się świnka i wtula ryjek w rękach Filipa. Filip głaszcze Halinkę po kłapciatych uszach i znowu nie wie, co powiedzieć. Nigdy nie słyszał, żeby jakiś chłopiec był mamą. W dodatku mamą pluszowej świnki. A może będę twoim tatą? Próbuje się jeszcze targować. Tatą? Tatą też możesz być, zgadza się łaskawie świnka. I tatą, i mamą. Filip zaczyna powoli tracić cierpliwość. To może mam być jeszcze twoją babcią i dziadkiem, co? Pyta. Tak, tak, kwiczy z radości świnka. Zawsze chciała mieć dużą rodzinę. O nie, protestuje Filip. To już
być tylko mamą. Ucieszona świnka smoka go w policzek. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy, chrumka. A potem wsuwa raciczkę w dłoń Filipa i rozciąga ryjek w najpiękniejszym uśmiechu.